Ktoś tu unika aresztu domowego. Złap go, zanim ucieknie. Ukończ wyzwanie z powodzeniem, okej? Okay. Wygraj w mniej niż 1 minutę, wygraj w mniej niż 40 sekund. Zaaresztuj podejrzaną osobę, zatrzymuj go tylko raz, tylko jedno odliczanie, okej. Okay. Mam napęd na 4 kółka, chyba. Powinienem mieć raczej. Kurde. Czekaj, odlicza się coś? Nie wiem czy... Ach, uciekł jednak. Dobra, mój samochód już koniec. A nie, udało mi się zrobić. Tylko, że nie za pierwszym odliczaniem, więc nie zrobiłem tego tak jak chciałem, ale... 27 sekund. Jedno uderzenie, bardzo ładnie. Dobra, jedno zatrzymanie. Co możemy zrobić? Jest tu dużo miejsc, gdzie można go zepchać i... gdzie się rozwali całkowicie. O dawaj, 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 dawaj. O, ale ciśnie, ma dobrą furkę. Gdzieś go do boku. Gdzieś go do boku, do słupa. O, tylko żeby nie cofał. Kurde. Okej, okay, on nie może dojechać do kryjówy, więc... Nie musimy dbać jakoś o nasze auto, prawda? Więc... BAM! Okej, okay. Nie ruszaj się, nie ruszaj się! Aaaa! I do ściany, do ściany, do ściany go! Dobrze, 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 dawaj, 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 3, 2, 1... Jest! Dobra, mamy kolejną gwiazdkę, elegancko. 17 sekund go zatrzymałem, nieźle! I... O, już nie zdążę, bo niestety za późno odliczanie się zrobiło, zobacz. Tylko odrobinkę, o nie, coś... O, oś napędową rozwaliłem. Dawaj, 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 o nie! Okej, delikatne zderzenie na powitanie. On musi dojechać do konkretnego celu, także to jest moja przewaga, bo wiem, gdzie on musi jechać. Jeszcze za wcześnie, żeby go złapać. A co on robi? O, doskonale! Nie, czekaj, czekaj, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie, 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 nie. Okej. I tak na... Patrz, on nie może teraz jechać, ja go jakoś tak uszkodziłem, że on nie może ruszyć. 30 sekund, jeszcze nie mogę do niego podjechać. I 47, 48. Aaaa, no nie może coś tam, coś go tak bardzo dobrze uszkodziłem. Dobra, już możemy podjeżdżać. Dzień dobry, ja tutaj... w sprawie ucieczki. No coś tam kręć tymi kołami z tyłu. Elegancko zrobiliśmy. Wow, tu mamy jakieś fajne wyzwanie. Uniknij poziom trudności średni. Światła, kamera, akcja. Ucieknij policji na trasie ze studia filmowego do doków. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ucieknij policji przy jednoczesnym przejechaniu co najmniej 3 blokad. Ucieknij policji po wywołaniu co najmniej 6 kolizji z pojazdami. To może być ciekawe. Nieźle, udało ci się zgarnąć drogi sprzęt z Lance Flare Studio. Teraz dostarcz go do doków. Co powiesz na odrobinę gorącej akcji? Aby ukończyć to wyzwanie, musisz dotrzeć do oznaczonego celu i upewnić się, że w pobliżu nie ma policji. A co byście powiedzieli, jakbyśmy pojechali Kanalixem? Przecież tutaj mamy wjazd do Kanalixa zaraz, nie? Nigdy nie wiem, jaka jest skrzynia w tym samochodzie, który mamy w wyzwaniu. Ale w sumie nawet nieźle, że ich tak przetrzymałem, bo oni nie wiedzą teraz, co mają zrobić. Okej. Okay. I tu mamy wjazd do Kanalixa. Spróbujmy tak. No aż się prosi, żeby do tych kanałów wjechać, prawda? Okej. Okay. No ciekawe, jak mój samochód wygląda z zewnątrz. Nie z tyłu nie wygląda źle, ale przód chyba coś tam ucierpiał. A maskę podniosło delikatnie? Ale poza tym, chyba git. Trzeba uważać na tą furę. Dużo mocy, napęd na tył. Silnik z przodu to chce lotoć. Lepiej wezmę sobie kamerę z kokpitu, bo... podczas rzucania ciężko jest opanować na tej kamerze zewnętrznej. Coś ze skręcaniem jest nie tak. Muszę mieć kierownicę delikatnie skręconą w prawo, żeby jechać prosto. Ale jeszcze nie ma tragedii, jeszcze jakoś to ogarniemy. Okej. Dawaj, przez wodę. Dawaj, przez wodę. O nie, utopię się. Właśnie, to trzeba zwolnić.
No i oni chyba, nie, wydaje mi się, że nie wiedzą, jak tu wjechać. Redukcja i powoli tutaj. Nie. Tak, jest, okej. Okay. Tu na wprost pojedziemy. Doskonale. Tak, ABS-u tu nie mamy, więc trzeba hamować pulsacyjnie. O nie, policja. Ja muszę być jednocześnie ABS-em i kontrolą trakcji. Blokada. Dobra, ominiemy. Ile mamy czasu? O ja, już sfejlowałem to. 2 minuty. Serio? Takie gówno potraficie tak wysprzęglić? Ja, no to nie jest Need for Speed w sumie. Wydaje mi się, że żeby dojechać tam na czas, poniżej 2 minut, to trzeba uniknąć dosłownie wszystkich zderzeń i jechać jak najszybciej się da. Nie blokujemy kół, nie blokujemy. O kurczę, zapomniałem o tym zakręcie. Teraz jedziemy na pałę. Okej. Dobra, przyhamuję, bo tu zaraz będzie znowu ten zakręt. Trudne to auto jest bardzo. Jeszcze jakoś jadę. Tylko zobaczcie, jak muszę mieć kierę skręconą, żeby jechać do przodu. Okej, chyba ich gubię, ty, chyba się uda. No dojechałem, ale policja jeszcze mnie widzi. Gdzieś mnie widzą, ale gdzie? A tutaj. Coś tak nie chcą ci zajeżdżać drogi, nie wiem czemu. Jak jadą sprzeciwka, to chcą, ale tak to nie. Trzeba uważać na te hopy, kurde. Okej, mamy jakąś blokadę. Widzę, że blokady są w losowych miejscach. A tamten z tyłu się jakoś przycisnął, widzę w lusterku. Teraz, o, się rozwalił tam z tyłu w lusterku, widziałem, ekstra. No, ten zakręt jest mocny. Okej, jeszcze mnie widzą gdzieś, więc mamy jeszcze niecałą minutę, żeby ich zgubić, więc chodźmy może tu gdzieś. Spróbujmy ich jakoś tutaj, żeby się porozwalali, nie wiem. Gdzie oni mnie w ogóle widzą, tak się zastanawiam. Dobra, 0,5 minuty, mamy na dojazd do celu, więc zróbmy sobie tutaj taką rundkę w środku. Słyszę ich, kuźwa. Czekali to na mnie, zacwani są. Okej, spróbuję tam pojechać dookoła tych budynków. Minuta 14. A może jakby objechać miasto dookoła? Przecież jest trochę czasu na to. O kurde, chyba mi koła rozwalili. No, trochę tam rozwalone, ale jeszcze. Okej, 37. Chyba trzeba tym. Nie no, jak z kanału wyjeżdżam, to oni też już tam czekają. O, czekaj, chyba mnie nie widzą. Policja jest blisko, wróć tutaj później. No nie wiem, oni tak jakby wszędzie cię widzą. Nie wiem, na czym polega tutaj uciekanie, naprawdę. Dojechałem do celu, sprawdziłem dobrze te wszystkie objectives i nie było tam nic mowy o tym, jak mam ich zgubić. Czy mam zajechać do jakiejś kryjówki albo coś takiego? Wydaje się autostrada być bardzo szybką drogą ucieczki. Samochód ma 4 biegi, już biłem 4 i na tym 4 potrafi naprawdę do 200 się rozpędzić. Trochę mu to zajmuje, ale finalnie mu jakoś to wychodzi. I tutaj bardzo łatwo jest właśnie ominąć blokady. Mamy idealnie równą drogę. Tak się zastanawiam, czy można gdzieś tu na lewo zjechać? O, tutaj był jakiś zjazd, a tam barierki będą. Chyba nie, tutaj nie było takiego miejsca. Tak badam. O, tu byłby teraz zjazd. I może tam byś zjechać tym offroadem i potem tam w dół i modlić się, żeby cię nie widzieli, bo tutaj już raz zjechałem i tu za każdym razem mnie widzieli. Naprawdę rozkładam tu ręce przy tym zadaniu, jest ciężko. W sumie aż tak daleko nie wyjechałem, jak byłem
na autostradzie i mamy pół minuty na dojechanie. No kurde, to jest jakiś hardcore. Tam było napisane, że to jest zadanie medium, więc nie najtrudniejsze. Moim zdaniem, jak do tej pory, to jest najtrudniejsza rzecz w pościgach. Tam w jednym zadaniu miałem problem, ale tam nie ogarnąłem, że trzeba dojechać najpierw do celu i potem, wiesz, potem dopiero uciekać, nie? A tutaj mamy dojechać do celu i już mieć zgubioną policję. O, teraz jest na zielono, patrz. I dawaj. Ach, dobra, no w sumie pierwszy raz udało mi się zgubić. No ale oni już są z przodu, kurde, i na tym punkcie. Znalazłem jeszcze jedną nitkę. Trzeba wyjechać na autostradę. Cyk. I od razu tutaj przy starcie warto sobie wrzucić dwójkę, nawet jak się powoli jedzie. Ten samochód ma potężny moment obrotowy, ale używanie takiego niskiego biegu sprawia, że samochód ma naturalną kontrolę trakcji. Nie, bo wtedy mamy mniejszy taki moment obrotowy. Dobra, i teraz zjeżdżamy tutaj. O, i tu mamy taką piękną drogę do celu. Tylko najgorsze jest to, że oni są, kurde, wszędzie. Nie, też taka bardzo fajna droga dojazdowa. Ale bym powiedział, że świetna. Tylko nie, jestem nie tu, gdzie trzeba, trochę. Ale spoko, jeszcze tam dalej można zawrócić. Właściwie to nawet chyba powinienem tak robić, tylko wiesz, zjadę sobie tam na dół i oni już tam będą. Oni już tu jadą, oni wiedzą, gdzie ja pojadę. No właśnie, to jest takie... Ech. O nie! Ej, co mnie tak rozwaliło? Tamtego gościa też, ale no bez jaj! Nieco... Wiecie co? Dajcie znać w komentarzach, jak to ogarnąć, jak pokonać to wyzwanie. Co tu trzeba zrobić? Próbuję ich zgubić już na wszystkie sposoby, nawet gdzieś tam jechałem po całym świecie. I za każdym razem oni już na mnie gdzieś tam czekali, wiesz. Jak już tam gdzieś sobie wyjechałem. Czy mam gdzieś pojechać, nie wiem, zgasić silnik i poczekać jak Most Wanted? Nie mam pojęcia. Chyba, że trzeba ich tu na szybkość wziąć i w tym miejscu tak cyk, ale no... Ale raz już zgubiłem, no ale musiałem objechać całą mapę. Ja pierniczę. Moi drodzy, rozkładam ręce. Czekam na wasze komentarze w komentarzach. Jak to przejść? Co tu zrobić? Jakieś wasze propozycje, jeśli ktoś z was już to ogarnął, to dajcie znać. Już prawie idealnie. Nie wiem, czy na jakiś offroad pojechać. Kurde. Strasznie mi tu trudno jest. Znaczy, no dobrze, że trudno, ale nie mam nawet pomysłu na sposób, jak to zrobić. W tym rzecz. No, tu trzeba, nie? Niby odbić. O, nie słup! Dajcie znać w komentarzach. Czekaj, które to już powtórzenie? Nie wiem, bo tu się jakoś tak nie nalicza dobrze. Tu mi pokazuje, że dopiero 7 podejść miałem, a ja tu miałem chyba ze 30. Z godzinę tu siedzę przy tym, stary. Kurde. Trudne. Ej, to jest naprawdę trudne. Moim zdaniem najtrudniejsze wyzwanie, bo trzeba ich jakoś tam zgubić. Udało mi się w mniej jak 3 minuty, ale 2 minuty? Nie mam pomysłu, jak to zrobić, naprawdę. Trzymajcie się, na razie. Cześć.